właśnie Państwo widzicie, w tej chwili trwają zaawansowane prace przy realizacji obiektów inżynieryjnych, tak żeby można było tą budowę uciąglić, jak to się w inżynierskim języku nazywa, czyli móc poruszać się wzdłuż tworzonych nasypów i przemieszczać te masy ziemne niekoniecznie po drogach bocznych, tych lokalnych, tylko właśnie po nowo budowanej drodze. Dlatego zaawansowane prace przy obiektach. Są one no, pewnie teraz przy tych temperaturach wstrzymane, niemniej jednak jak tylko temperatura będzie sprzyjająca, to będą kontynuowane. Realizatorem tego zadania, to przypomnę, jest czeska firma M Silnice. No i wydaje się, że terminy wszystkie i harmonogramy, które są nam przedłożone, będą dotrzymane. Postęp prac jest dobry. Roboty mają trwać do końca roku 2019, także no, w 2020 roku pojedziemy obwodnicą. A być może, że jeżeli nam się uda, będą sprzyjające warunki atmosferyczne następnej zimy, to być może, że wcześniej w roku 2019 uda nam się to zakończyć.